Whoa! Whoa! Siemanko, jestem Lucek, to jest Driver San Francisco. Moi drodzy, będziemy kontynuować zabawę w tej grze. Zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z niej. W zasadzie nie zostało nam do zrobienia tutaj dużo. Większość tych zadań pobocznych sobie zrobiłem. Oczywiście fabuła jest już dawno skończona. Moim celem jest zdobycie odpowiedniej ilości gotówki, aby kupić w końcu Pagani Zonde Cinque. I to właściwie będzie ostateczność w tej grze. W sensie, że tym faktem już zakończymy po prostu granie w nią. Jadę sobie teraz na kierownicy. Może być troszeczkę lamerka. Chyba jestem najbardziej lamiącą osobą, która kiedykolwiek grała na kierownicy, wiecie. Ale w Driverze San Francisco, każdy mi to przyzna, na kierownicy nie gra się łatwo. Natomiast ja nie należę do osób, które tak łatwo by się poddawały i po prostu przestawałyby w nią grać tylko z tego powodu, nie? Na kierownicy w sensie. Oh yeah. Poza tym driftowanie w Q7 jest takie sobie. Weźmy sobie może Camaro tutaj. Oh yeah. Ja zawsze uwielbiam, kurde, zaczynać granie w Drivera San Francisco od takiego zajebistego driftu. Za każdym razem, i chyba każdy fan gier wyścigowych, każdy fan motoryzacji na moim miejscu robiłby absolutnie to samo. Ta gra jest niesamowita pod tym względem i daje fajne wrażenie, naprawdę. Yeah. Czekajcie, gdzie tu się nitra używało? What the fuck, nie tutaj. O tu, ja mam tu w ogóle inaczej. Ale dobra. Oooo! Co to tu jechało? Słuchajcie. Dodge? Ale ja go chyba już gdzieś widział. Wow, w ogóle myszką można sobie tak płynnie obracać, na padzie nie można było. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba ten samochód. On jest wielki jak krowa, jest ogromny. O, tu mamy Pontiaca GXP, ale to jest jakaś inna tam wersja, jakaś ulepszona do driftu w tej grze. Kurde, ten samochód jest ogromny. Zresztą bardzo fajne są te amerykańskie stare samochody. Nie podoba mi się troszeczkę sposób zmiany biegu, wiecie, w kierownicy to jest wszystko, no, nieumiejscowione. No, ale to dlatego, że jestem Europejczykiem i po prostu my przeważnie mamy zmianę biegów, wiecie, przy siedzeniu. Zresztą teraz już wszystkie tak samochody są, więc whatever. Nieważne, w każdym razie fajna opcja jest taka, że jest taka wielka, szeroka kanapa z przodu, no nie? I no, przypomina mi się fajny serial lata 70. I tam był jeden z samochodów, ale ja kurczę zapomniałem, jak on się nazywał. W każdym razie on był jednym z takich popularniejszych wozów amerykańskich. Był to jakiś kombi. Ja go widziałem nawet gdzieś tutaj w Polsce na zlocie starych samochodów amerykańskich. I wiecie co? Ta kanapa to jest fajny motyw, jak macie dziewczynę, no nie? Wyobraźcie sobie. Jedziecie sobie autem szerokim, kanapa taka jak, nie wiem, kanapa wycięta z pokoju, prawda? Taka szeroka. Jakiegoś pokoju gościnnego. No zobaczcie, to jest przeogromne, no nie? I po prostu dziewczyna sobie siada blisko, jedziemy sobie gdzieś tam spokojnie. Fajna opcja, naprawdę. No ale to troszeczkę się tak rozmarzyłem, roztegowałem. Chodźmy sobie może zróbmy sobie coś, ale co my sobie możemy zrobić tutaj? Tu widzę, że jest jakieś wyzwanie niezrobione. Czy Ford Mustang 50 tysięcy, no niemożliwe, że ja to przeoczyłem. Albo już to jechałem i nie mogłem tego ukończyć czy coś. Ale 50 tysięcy to jest konkretna gotówka, nazwijmy to tak. Miura! No tak, Miurę mieliśmy chyba poprzednio wybraną. Zobaczymy, jak mi... Ale to chyba nie jest zbyt dobry samochód tutaj. Tak coś czuję. No ale próbujemy. O. Nisko. Dobra, wiem, że nisko. Fuck. No to nic, musimy zmienić tutaj samochód, bo tym to chyba nie dam rady. Ale powiem wam, że... na pewno nie będzie to żaden z tych samochodów takich totalnie offroadowych. Typu jakiś buggy albo coś w tym rodzaju. Z tego powodu, że nimi strasznie rzuca. Będzie to coś a la Range Rover. O, tak, bo to się nazywa. To jest Land Rover oczywiście, ale Range Rover to jest model.
Land Rovera. No dobra, wbijamy do garażu. Zobaczymy, czy my coś tutaj takiego mamy właściwie. Pojazdy. Musimy wziąć po prostu jakiegoś SUV-a, krótko mówiąc. Q7-ka. Właśnie, Q7-ką mi się dość dobrze jechało. Tu jest ten rajdowiec, nie? I niby powinienem nim pojechać, bo to jest rajd. Ale tak naprawdę bardzo dobrze spisują się te SUV-y tutaj, wiecie, wbrew pozorom. Nie jeździłem jeszcze Cadillaciem. Oh man, what the fuck, nie mogę przewijać, już mogę. Tym Cadillaciem. Ja nigdy nie potrafię wymówić tego nazwy tego Cadillaca pieprzonego. W każdym razie był on w Undergroundzie, dwójce. I no cóż, może spróbujemy nim, chociaż widzę, że on raczej nie jest zbyt szybki. No ale tutaj mamy te wielkie wozy. Tu coś mamy, jakiegoś SUV-a? Mamy. To jest Chevrolet. Jeszcze jakieś Chevrolety mamy ciekawe, SUV-y. Nic. Tutaj co mamy z Dodge'ów? Tu jest jakiś, ale to nie jest SUV. Tu mamy Charger'a, on się też nie nadaje. Tu mamy jakieś wielkie krowy, to w ogóle wywalone na to. Tu mamy tą ciężarówkę. Ford F350 Super Duty. A on widzę, że jest jeszcze wolniejszy od tamtego, co mieliśmy poprzednio. Tu mamy Gran Torino. Wow! Zajebiście. Tutaj mamy coś ciekawego. Drift. Ten to będzie strasznie driftował. A mi na tym naprawdę nie zależy. Tu mamy tego Sierra, tak? Sierra. What the fuck? Ej, to jest jakaś ulepszona Sierra. Biorę to. No dobra, to będzie słabo driftować, ale nam na tym naprawdę nie zależy. Wybieramy wóz, wychodzimy z garażu i robimy to wyzwanie. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Bo to jest jakaś podwyższona ciężarówka a la Monster Truck. Zobaczmy. No, w kozacko wygląda. Nie jest to może Monster Truck, ale jest znacznie podwyższona. Jedź, dziadu, wstrętny. I myślę, że spokojnie teraz mogę podziałać z tym wyzwaniem. Nie jest to szybki wóz. Ale może na tym żwirze się spiszę. Zobaczymy, zobaczymy. Chociaż, wiecie co, z jednej strony bardzo, bardzo wolne to auto jest tak naprawdę, więc nie wiem, jak będzie z przyspieszeniem, a tutaj jednak potrzebujemy trochę przyspieszenia. I chyba jednak będę musiał się skusić na ten rajdowy, ale te rajdowe, one są strasznie driftujące. No dobra, próbujemy, zobaczymy, co z tego będzie. Chyba też nie dojadę do następnej bramki, ale nie poddaję się. Ach, no przecież zaliczyłem, damn it. Jak to nie zaliczyłem? Dobra, próbujemy innym wozem. Co by tu jeszcze można wziąć? No może rzeczywiście weźmiemy Audi Q7, co? Audi Q7 albo tamtego driftującego, ale nie chcę zbyt wiele kasy wydawać, wiecie, a te SUV-y wcale nie są takie drogie. Nie chcę kasy wydawać ze względu na to, że zbieram ją po prostu. Tu mamy Q7. Aha, to jest RS6 Avant. Ale Q7 jest za 10 tysięcy, no tyle to mogę sobie pozwolić. Czekajcie, czy ja to wybrałem, bo coś anulowałem chyba. Wybierz, dobra, teraz wybrałem. No i sprawdzimy. Dobrze mi się tym samochodem na początku jechało, jak jechałem nim przez 3 sekundy. Więc może się uda, może się uda. Na pewno będzie szybszy od tego Forda, którego miałem przed chwilą. Nie, co to był? Chevrolet, Ford? Dodge chyba. Cholera wie, zresztą nieważne. Jedziemy. Musi się udać. Tym razem mamy szybszy samochód. Powinno być ok. No jeśli teraz się nie uda, to będę musiał rzeczywiście wziąć tego rajdowca, a tego bym nie chciał, bo driftowanie nim to na kierownicy w dodatku to jest katorga. Okej, widzę, że tutaj jest too much power i powinno się udać. No ale o tak, już czuję tą przyczepność. Tu jest przyczepność i jest dobrze. Naprawdę, moi drodzy, jest dobrze. W Q7 widzę, że naprawdę jest ok. Ej. Pięknie. I mamy tutaj asfalt, więc Q7 się też tutaj spisze bardzo dobrze. A już te rajdowe tak by się dobrze nie spisały. Oh man, oh man, oh man. Udało się, dobra. Muszę tu uważać, 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 żeby się nie zderzać za bardzo. Tutaj ostro. Nie driftem, nie driftem, nie mamy czasu na drift.
Nie, ale Q7 musi się udać, moi drodzy. Musi. Tylko trzeba dobrze opanować. No tam dałem dupy, bo troszeczkę mnie zarzuciło za bardzo. Ale da się to przejść. Czuję, że Q7 damy radę. No jak ostatni raz próbuję, jak tym razem się nie uda, to będę musiał wziąć rzeczywiście tego rajdowca i nim spróbować poszaleć. Bo tamte samochody naprawdę są szybkie, no ale niestety drift, tak? Drift sporo spowalnia. Jest fajny, ale na dłuższą metę spowalniający i to masakrycznie. No dobra, muszę się skupić teraz. Trochę ten początek już tutaj znam. O! Okej, dobrze. Tutaj uwaga, uwaga. Kurde, jaki ślizg piękny. Jedź! Jedź! Udało się, dobra. Jest okej, jest okej, jest naprawdę całkiem dobrze. Dawaj, 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 dawaj. O, na styk. Teraz gdzieś tutaj. Dobra, może nie będzie tak źle. Wypad, wypad z drogi! Jest ekstra! Okej. Teraz mamy w miarę prosto, ale zaraz będzie... O, fuck! O, fuck! Ach, straciłem mi to sporo. No nie! Nie widać nic! Cholera, muszę zmienić kamerę. Jak to się zmieniało kamerę? Damn it! No nie było nic widać z tej Q7, znaczy za tej Q7. No nic. Ostatnia próba, tak? Teraz będziemy musieli wydać kupę kasy na rajdowca. Co mi się zupełnie nie opłaca. Ciężkie wyzwanie, ciężkie. Ale wygramy Mustanga GT Fastback jakiegoś. Czyli szybki tył niby. Tak? Czy szybkie plecy. No nic, spróbuję. Tutaj mieliśmy jakiegoś gnoja. A w sumie jest tutaj to Audi rajdowe. Audi Sport Quattro S1. Spróbujmy tym dziadem. Niby ma napęd na 4 koła, więc nie powinno tak źle. A poza tym jest darmowy, bo już go kupiłem. Nie będę musiał wydawać kasy. Przejedźmy się nim trochę, żeby się przyzwyczaił. Boże. Nie wiem, co z tego będzie. No zobaczcie, no kurde, każdy zakręt driftem. Sporo czasu się na to straci. Oj, będzie ciężko. Chwileczkę, ja muszę tu ogarnąć, jak się kamerę zmienia. Bo oczywiście... Oczywiście, oczywiście, nie wiem. O, proszę! Taka kamera? Nie! Z maski też nie... To co, może z kokpitu? Będzie ciekawie! Już to widzę! O Boże! Znaczy, z kokpitu jest trochę mylące jechać w driverze, wiecie? Bo... nie ma takiego odwzorowania, nie skręca się ta kierownica tak, jak ja skręcam w rzeczywistości tutaj tą moją kierownicą. Co na przykład jest widoczne w Grid Autosport, bo w Grid Autosport tak jak skręcę tutaj, tak jest w grze. A tutaj nie i to jest trochę mylące. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Już to widzę, już po prostu to widzę. Dobra, ale prędkość jest lepsza. I dupę oczywiście już zarzuca, już, oh my god, oh my god. Naprawdę Q7 mi było lepiej, a tego się opanować nie da, damiet. Tu nie ma żadnego supportu, kontroli trakcji, nic absolutnie. Po prostu jedziemy na czuja. I to taki czuj jest, że hej, hej, hej. Ja wam mówię, to się cały czas bokiem jeździ, mimo że to ponoć jest samochód. To z napędem nie wytrzymam z nim. Nie wytrzymam z tym dziadem, no nie wytrzymam. Nie wiem, nie wiem, który tu wybrać. Z tym się nie da, to już wiadomo. To jest samochód z mocnym driftem. Tu mam bliżej ten warsztat, to ogarniemy tutaj. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Może tego Fiata wziąć? Myślicie, że tym Fiatem? Prędkość. No takie małe gówno, czy tego by nie zarzucało, może się spiże, co? Alfy jakie mamy, o ten to driftuje dopiero, to jest taki drifter. Wszyscy cały czas bokiem leci. No może rzeczywiście weźmiemy jakiegoś małego dziada. O, Aston Martin. O, ten jest strasznie wolny. Nie, to odpuścimy. Jest tu Audi A3, jest Audi TT RS Coupe, ale to niby też ma dobry drift, więc pewnie będzie latało bokiem strasznie.
Bentley i Continental. O, drogi w cholerę. Ale szybki by był. Korweta to tylko będzie driftować cały czas bokiem. No jeszcze szczególnie na tym szutrze. To już w ogóle. DeLorean odpada. Charger. A zobaczmy może niżej trochę, bo tak pominąłem te marki tutaj dalej. A może Jeepa? O nie, ten jest strasznie powolny. Według statystyk oczywiście. Lamborghini Japla. Ciekawe. Countach. Diablo VT. Miura. Gallardo. I Murcielago. A jakby się Murcielago na tym piachu spisało? Nie, pamiętam, że też to... Lancia Stratos. Boże. Straszny drifter. Gran Turismo też drifter. Tu każdy samochód to jest drifter, moi drodzy. Nissan. Oh my god. Tu mamy ale na drift, ale wygląda kozacko. R33, moi drodzy. I tu mamy GTR-a. GTR, napęd na 4 koła. Ten samochód powinien tutaj wydać. No, żaden inny chyba. Żaden inny jak tylko ten. Obczajmy sprawę. Wbijamy. No i teraz powinno wyjść. Powinno wyjść w tym Nissanie, no. Tutaj tylko ten początek jest kłopotliwy i trzeba go jakoś przelecieć, bo później z tego co widzę, to jest praktycznie cały czas asfalt. Strasznie mi się podoba ten samochód tak na marginesie. Fuck. Żeby tylko to przejść. Dobra. Musimy sobie dać radę jakoś. Damn it. Ten wóz nie jest aż tak skrętny. Chciałem powiedzieć, że nie driftuje, ale rzuca nim jak szatan. Dobra, zobaczymy. Może coś z tego będzie. Okej, okay, nie jest źle. Na pewno rozpędzi się bardziej niż Q7, ale jak do tej pory Q7 zajechała najdalej. Nie! Wow! Oh, damn it! No, brakowało. Dobra, słuchajcie, teraz będzie... Okej. Muszę uważać. Tutaj przynajmniej widać więcej zza tego auta niż w przypadku Q7. Ale przyspieszenie nie jest aż tak dobre, jakbym się spodziewał tego po właśnie GTR-ze. Ja pierdziele, w ostatniej chwili chyba. Musi się udać, moi drodzy. No nie! Nie, ale tym samochodem musi się udać. Musi, no. Będę męczył to wyzwanie do końca odcinka, ale musimy je ukończyć tym właśnie samochodem, a nie innym. Mam już dosyć zmieniania. Ten samochód będzie dobry, musi się udać. Zresztą tak na dobrą sprawę każdy da się to ukończyć chyba. No chyba, że jakimś bardzo wolnym to będzie ciężko, ale ogólnie to jest kwestia tylko wprawy. Musimy to zrobić GTR-em R35. Dzisiaj. 50 tysięcy to nie jest dużo. Ale tu chodzi, wiecie o co? Tu chodzi o honor. Musimy to zrobić. No ty! Jak on nie jeździ! Jeszcze cię zatrzymał! Po kraksie! Szalałeś, po kraksie się jedzie dalej. Man. Ale mu zarzuca dupę. Ja naciskam ten hamulec nożny. A on po prostu zaczyna driftować, jakbym po prostu zaciągnął ręczny. Dalej. Aaaaah! Jeszcze raz. Miałem jeszcze 5 tysięcy, czemu się zresetowało? Damn it. Chyba zaraz przerzucę się na pada. Dobra. Próbujemy. Trzeba chyba po prostu po tych ścianach zapierdzielać i tyle. Można to jeszcze jakoś powtórzyć, bo mi tak nie pykło. No dobra, już jedziemy. Okej. Okay. Trzymajcie kciuki. Wow! Ja mówiłem, że ten samochód się nadaje do tego wyzwania. Widzicie, jakie tu się robi triki? Tak, moi drodzy. Dobra. Trasy z punktami są łatwiejsze, gdy posiadasz sportowe auto. No bez jaj!
Dobra. Teraz udajcie mi się skupić. To nie jest tak łatwa sprawa, jak wam się wydaje. To jest łatwiutkie, myślicie? Co wy? Gracie sobie na klawiaturze, jest wszystko prościotkie, nie? Nie, na kierownicy jest dużo trudniej. Dobra, ekstra. Damy sobie radę. O, ale poleciał tym driftem, no nie. Też samochód bardzo driftuje, ale to jest na pewno cztery koła, no kurde, bez jaj. Nie powinien aż tak latać. Aż tak. Oczywiście trochę tam powinien, ale nie aż tak. A, to jest driver San Francisco, no Jezus. Każdy samochód driftuje, nawet z napędem naprzód. Pamiętacie, jak jechałem w pierwszych odcinkach Alfą Romeo, którąś tam... Ten samochód też driftował, tylko że trochę na ręcznym. Ale driftował. On bardziej ciągnął. O, to właśnie ta Alfa była, którą teraz minąłem. Never mind. Próbujmy to ukończyć, ale wiecie co? Ja to teraz ukończę po ludzku, bo ja widzę, że to nie da się inaczej. Tak! Jak nie da się jechać po ulicy, to przelećmy nad nią. I więcej tych trafików się ominie. Oh my god! Dwóch naraz? Więcej tych trafików się górą ominie niż wiecie, dołem. Dalej, 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 Nissan. Wow, na styk dosłownie. Musi się udać, moi drodzy, musi. Jest. Teraz będę musiał skręcać i to 90 stopni. Hamuj, 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 świetnie, świetnie. Czy mogłem to pokonać lepiej driftem? Nie wiem. 14 na 17, 15 na 17 będzie teraz. Dawaj, Nissan. Świetnie. Moi drodzy, trzymajcie kciuki, bowiem zbliża się ostatni punkt, a korki są nieziemskie. Jakbym kurde wyjeżdżał ze Szczecina o 16. Damn it. Udało się. Co? 45 tysięcy kredytów? Oszukali mnie, banda złodziei, kuziwa. Miało być 50 tysięcy, do diabła. Staraj się w ogóle wyciskaj soki z siebie, a tutaj takie jaja odpieprzają. Mosokro. Ile ja mam w ogóle tych punktów woli? Cholera wie. Tutaj nigdzie nie jest to pokazane. Czy gdzieś tu chyba jest, ale cholera wie gdzie. No dobra. Ukończyłem sobie to wyzwanie. Nie było łatwo. Nie było. Ale ukończyłem i jestem z siebie bardzo zadowolony. Tu jest jeszcze miliard pomniejszych innych, których w ogóle... O, za 30 tysięcy, proszę bardzo. Rozbij 200 obiektów w 60 sekund. Spróbujmy. Mam Nissana R35. Tym samochodem da się zrobić wszystko. Dobra, 200 obiektów. To jest troszeczkę. Musimy jechać tymi takimi poboczami, niepoboczami. I to po prostu wszystko rozbijać, tak. Śmietniki, nieśmietniki, jakieś tutaj palety i inne dzikie węże. Dobra, o, 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 o. Tu już chyba wszystko żem porozbijał. Nic, ale szukamy bocznych dróg, bo tutaj tego dziadostwa jest najwięcej. O, na przykład tu coś będzie, czy nie? A tu też można te. O właśnie, chodzi mi o wszystkie takie obiekty drobne, wiecie o co chodzi. To nie, to nie. To tak. Co? Już koniec? To jak ja mam to tak szybko zrobić? Te wyzwania są naprawdę jakieś powalone. Damn it. Ale słuchajcie, ja to mogę sobie po prostu od tak ponawiać w nieskończoność, no dobra. No to próbuję. Po prostu będę szybko jechał. To czym by tu można było to robić najlepiej? Właściwie jakimś samochodem chyba ciężarowym. Albo po prostu znaleźć miejsce, gdzie jest od zarąbania obiektów. Tutaj widziałem, że jest sporo tego. No tu jest jakieś coś. Płotki, nie płotki. To wszystko można poniszczyć. Tylko 200 obiektów to jest naprawdę sporo. I na pewno jest takie miejsce tutaj, gdzie jest tych rzeczy więcej na 100%, bo tutaj na drodze to nie ma nic praktycznie. Weźmy sobie może najpierw znajdźmy takie miejsce, gdzie będzie tego więcej, gdzieś tu w okolicy oczywiście, no bo musimy tam zdążyć też dojechać, prawda? A potem po prostu tam dojedźmy i to wykonajmy. Genialny plan. Czekajcie, gdzie tu może być tego pełno? Tutaj mamy coś, ale to jest jeszcze za mało. To jest jeszcze za mało. Musi tu być naprawdę tego tyle, że aż nie da się ominąć. Damn it.
Ale to w zasadzie możemy zrobić każdym samochodem, więc najlepszy będzie tutaj samochód najszerszy na dobrą sprawę. Ma już 409. O proszę, weźmy tego dziada. I teraz tak, które to było wyzwanie? Musimy niestety dojechać tym samochodem w to miejsce, żeby móc wykonać zadanie. Dobry by był też ten TIR, czyli ciągnik siodłowy z naczepą, będąc dokładnym. Dostałem za coś kasę, nie wiem za co, ale już widzę to wyzwanie. Jest tu sporo tych pobocznych, o tu widzę, że coś sobie stoi. Gdzieś musi coś takiego być. Gdzieś musi być tego pełno po prostu, od groma, wiecie. Głupio, że to się nie zrespawnowało. No nie zrespawnowało się, dziadostwo jakieś. Już nie mogę jechać w to samo miejsce, lipa trochę. Będę musiał na przykład wczytać grę od nowa albo zrestartować, whatever. No dobra. No, czemu on się zatrzymał? Tu jest za mało tych obiektów na głównej drodze. Ja znowu jak zwykle główną drogą pojechałem. No ale... Mało się tego nabija. Jakieś takie siatki poznajdywać, inne tego typu rzeczy. Dobra, jakoś idzie, ale to jest za wolno jeszcze. To jest zdecydowanie za wolno. Przyznałeś inne miejsce, takie ciekawsze. Tutaj nie, bo tutaj jest taki... Taka alejka do driftu właściwie. Tam są takie fajne, długie zakręty, gdzie można mega zajebiście długo driftować, wiecie? Próbuję jeszcze raz. Tu nie... No najszerszy samochód najlepszy, no ale... Czy my mamy tutaj rzeczywiście tyle obiektów? Musimy te wąskie drogi gdzieś tutaj poznajdywać, cholera. I wąskie drogi są właśnie w tym miejscu, skąd wyjechałem właściwie. Ale widzę, że jak skręcę tutaj zaraz w lewo i pojadę trochę w lewo, to tam znajdę też jakieś boczne uliczki. I powinno tego gówna być tam więcej na dobrą sprawę. Teraz to ogarniemy. Tutaj raczej lipa. No dobra. To jesteśmy w tym miejscu. Demet po prostu. Okej, okay, zobaczmy co my mamy tutaj. Moi drodzy, skumajcie sobie teraz. I zobaczmy. O tak. Tak. To będzie to. No i co, już tutaj nic dalej nie ma? Ja. Skręcaj, skręcaj, dziadu. Dobra. No, malutko tu tego gówna jest. I co ja... I co? Nic tu nie ma. 60 sekund, to ja nie wiem, czy my musimy jechać. Jakąś paganizondą chyba, albo jakimś kenizegiem, bez kitu. Chyba tak trzeba właśnie zrobić, bo to jest niemożliwe, żeby 200 obiektów takim wolnym samochodem, a ja myślałem, że właśnie im szerszy, tym lepszy. Muszę to jeszcze ogarnąć lepiej. Ale wyzwanie moim zdaniem kozackie jest, tylko trzeba odpowiednio szybki samochód dobrać. No nic moi drodzy, dzisiaj nie udało się go ukończyć. Natomiast zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się już wkrótce. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w Driver San Francisco. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.